Siemanko, czy jak to woli, dzień dobry Państwu. Nie, przejdźmy może na język potoczny i mówienie na ty. W tym nagraniu powiemy sobie o turbotrikach dotyczących obliczania wyznaczników. Dlaczego turbo, zapytasz? Ano dlatego, że te własności pozwolą nam w szybszy sposób wykonywać, obliczać wyznaczniki. Książkowo nazywa się to właśnie własności wyznaczników. Dobrze, tych własności jest dosyć dużo, także są tutaj pogrupowane w pewne grupy. W ostatniej grupie to są takie, ja to pogrupowałem w takie swoje, według własnego uznania w takie grupy. I w ostatniej grupie znajduje się tylko jedna własność. Czemu by nie? Nim jednak podamy te własności, warto tutaj wspomnieć o kilku uwagach, które podejrzewam dla większości powinny być już oczywiste, jednakże no, mogą zdarzyć się osoby, dla których to takie oczywiste nie jest. Także słowem wstępu, uwagi. Pierwsza uwaga jest taka, że wyznacznik liczymy z macierzy, która jest kwadratowa. Musi być macierz kwadratowa. Tak więc wyznacznik z A, z macierzy A, to A musi być taką macierzą wymiaru n na n. To znaczy liczba wierszy musi być równa liczbie kolumn. Druga własność jest taka, uwaga właściwie, nie własność, tylko uwaga, jest taka, iż wyznacznik to jest tylko liczba przypisana, przyporządkowana w pewien szczególny sposób do macierzy A. Natomiast sama macierz jest tylko, albo aż, tabliczką, w której znajdują się liczby ułożone w wiersze i kolumny. Dobra, i trzecia uwaga to jest to, iż znamy już metodę Sarusa obliczenia wyznacznika stopnia trzeciego, z macierzy stopnia trzeciego, jednakże nie należy tej metody uogólniać sobie dla wyznaczników z macierzy większego stopnia. To znaczy, że jeżeli mamy wyznacznik z jakiejś macierzy stopnia czwartego, no liczby nie mają tu w tym momencie znaczenia jakiekolwiek, ale i tak wymyślam, tak, to nie dopisujemy sobie, prawda, tych trzech kolejnych kolumn w tym miejscu i nie robimy tego metodą krzyżykową. A właściwie poczwórnego krzyżyka. Nie. Jakbyśmy wzięli właśnie, pomnożyli te liczby tutaj na tych liniach i te poszczególne wartości tych iloczynów dodali ze sobą po tych liniach, a następnie odjęli wynik, który powstałby po pomnożeniu tych elementów znajdujących się na tych liniach, to niestety ta liczba, która by tu powstała, nie będzie równa wyznacznikowi z tej macierzy stopnia czwartego. Także to są rzeczy oczywiste, ale na wszelkiego paździocha potrzeba było je tutaj wymienić. Dobra, przechodzimy do własności. Pierwsza grupa to są. Ja tutaj mam taką ściągę, żeby niczego nie przeoczyć i wszystko Ci tutaj powiedzieć. Jeżeli mamy sobie wyznacznik z macierzy A, to ten wyznacznik jest również równy wyznacznikowi z transpozycji tej macierzy, czyli z A, T. Tutaj należy dać nawias. OK. Druga własność. No czyli tak, to jest oczywista sprawa. Mamy, nie wiem, 1, 2, 3, 4, 5, o akurat mi się 8 napisało, 7, 6, 2, 1. To wyznacznik z takiej macierzy jest równy wyznacznikowi z transpozycji 1, 2, 3, 4, 8, 7, 6, 2, 1. Oczywiście dla dowolnego wymiaru. Tu akurat na przykładzie było dla 3, żeby było łatwiej zrozumieć. Dobra, druga własność. Jedziemy z koksem. Druga własność jest taka, iż wyznacznik z macierzy A równy jest wyznacznikowi z macierzy z odwrotnej do macierzy A, czyli z A do minus pierwszej. Tu w zasadzie należy dodać takie założenie, iż no, wyznacznik z A, czyli det A, musi być różny od zera. Bo jeżeli byłby równy 0, no to niestety wówczas nie potrafilibyśmy odwrócić macierzy A. Ok. Trzecia własność jest taka, iż wyznacznik z iloczynu dwóch macierzy jest równy wyznacznikowi iloczynu tych macierzy. Jest równy iloczynowi wyznaczników z tych macierzy. Czyli det A razy det B. Ok. Tu jak patrzymy w to miejsce i widzimy ten iloczyn A z B, to moglibyśmy dobrać macierze, które nie są kwadratowe, bo w ich iloczynie ma być to kwadrat. Jednakże już patrząc tutaj, ten wyznacznik wymusza, że ta macierz tu musi być kwadratowa. To tak na marginesie. No to zresztą wiemy, tak? Wyznacznik liczymy tylko z macierzy kwadratowych. Świetnie. Kolejna turbowłasność jest taka, iż wyznacznik z A, z macierzy A wziętej do potęgi n jest równy wyznacznikowi z macierzy A wziętym do potęgi n, gdzie n oczywiście jest jakąś liczbą naturalną. Jak to rozumieć? Jeżeli mamy, dajmy na to, A do potęgi trzeciej, mamy jakąś macierz do potęgi trzeciej, to oznacza tyle, że musimy tą macierz pomnożyć z nią samą i pomnożyć z nią samą. Mnożenie macierzy jest łączne, także możemy najpierw to mnożenie wykonać, albo najpierw to mnożenie wykonać, a potem wynik z tym pomnożyć. Nie ma znaczenia. I teraz wyznacznik z tej macierzy, która powstanie tutaj po pomnożeniu, podniesieniu do potęgi trzeciej, wyznacznik z tego, nazwijmy to A do n tej, będzie równy wyznacznikowi z macierzy A czyli jeżeli policzylibyśmy wyznacznik z tej jednej macierzy A, a następnie wynik podnieśli do potęgi trzeciej. Dzięki tej własności, jeżeli mamy do policzenia wyznacznik właśnie z macierzy, która jest podniesiona do potęgi, nie musimy jej podnosić do tej potęgi, powstaną nam jakieś tam duże, bądź może się zdarzyć, że powstaną ładniejsze liczby, ale może się zdarzyć, najczęściej tak będzie, powstaną brzydsze, większe liczby. No i wtedy nie musielibyśmy już liczyć wyznacznika z tej wynikowej macierzy. To jest to. Aha, no trochę to głupio to wygląda, bo tu mamy A do N, a tu mamy 3. No napiszmy N. Tu w tym wypadku jest 3. Wiadoma sprawa. Ok. Kolejna własność jest następująca. Jeżeli mamy wyznacznik z macierzy, która to powstaje po pomnożeniu przez pewien skalar K pewnej macierzy A, to będzie to równe K do potęgi n razy wyznacznik z tej macierzy A. Uwaga na tą potęgę n. Tu K jest w pierwszej potędze. n oczywiście jest wymiarem, stopniem macierzy A. Dobrze, do tego wzoru jeszcze nawiążę w dalszych własnościach, także spokojnie. Świetnie. Kolejna własność jest taka. Jeżeli mamy macierz, która to jest macierzą diagonalną, to znaczy, że na głównej przekątnej znajdują się tylko liczby, a poza nią są zera, to wyznacznik det z takiej macierzy jest równy iloczynowi elementów na tej tutaj głównej przekątnej. Zatem będzie to równe a1,1, czyli ten element, razy a2,2 razy A33 razy i tak dalej, aż do ANN. W skrócie można to zapisać przy pomocy znaku iloczynu. Iloczyn od i równego 1 do n z a i. Co oznacza? Bierzemy i równe 1, wstawiamy, mamy a1,1. Mnożymy z i, wstawiamy teraz 2, a2,2 z a2,2. Dalej wstawiamy i równe 3, domnażamy jeszcze przez a3,3. I tak dalej, to i cały czas to nam rośnie, aż do n. Czyli ostatni krok to będzie, gdy i równa się n, czyli domnażamy to, co nam już tam wtedy wcześniej wyszło, razy ANN. Czyli to jest de facto tutaj ten wzór. Świetnie. Taką odmianą tej własności jest to, że wyznacznik z macierzy, która jest macierzą trójkątną dolną, to znaczy, że na głównej przekątnej znajdują się liczby, a pod nią jakieś są liczby, czyli mówiąc krótko, jest tutaj coś, cokolwiek, mogą być nawet w skrajnym wypadku zera, a nad tą główną przekątną znajdują się same zera. To wyznacznik z takiej macierzy będzie równy, podobnie jak u góry, czyli iloczynowi elementów znajdujących się na głównej przekątnej tej macierzy. Czyli pi od i równego 1, duże pi, tak? Od i równego 1 do n, a i. To duże pi oznacza tutaj symbol iloczynu. Ok. Zwróćmy uwagę, że stąd wynika także własność taka, iż wyznacznik z macierzy po transpozycji czyli z macierzy górnej trójkątnej, tutaj mamy coś, cokolwiek, w skrajnym wypadku mogą być zera, podobnie będzie równy iloczynowi elementów na głównej przekątnej, czyli pi od i równego 1 do n, a i. No jeszcze tak na marginesie, może już taka raczej ciekawostka. Wartym pytania jest, ile będzie równy wyznacznik z takiej macierzy. Nie będę tego w tym miejscu mówił, bo można to wykazać przy pomocy kolejnych własności, które będą dalej. I odpowiednio wyznacznik z macierzy takiej. Dobra, to mamy własności z naszej pierwszej grupy. Czyli wyznacznik macierzy A jest równy transpozycji tej macierzy, wyznacznikowi z transpozycji tej macierzy. Wyznacznik macierzy A jest równy wyznacznikowi z macierzy odwrotnej do A. Wyznacznik z iloczynu macierzy jest równy iloczynowi wyznaczników z tych macierzy. Wyznacznik z macierzy podniesionej do potęgi n tej jest równy wyznacznikowi z macierzy A wzięty do potęgi n, gdzie n jest liczbą naturalną. Wyznacznik z macierzy A, która została przemnożona przez jakąś stałą k, jest równy ta stała k podniesiona do potęgi n, gdzie n określa stopień macierzy A, razy wyznacznik z macierzy A. Podobnie, wyznacznik z macierzy diagonalnej, no nie podobnie, no kolejna własność. Wyznacznik z macierzy diagonalnej jest równy iloczynowi elementów na diagonalnej. Wyznacznik macierzy trójkątnej, podobnie iloczyn elementów na diagonalnej. Trójkątnej dolnej, trójkątnej górnej, podobnie. To znaczy tak samo. Dobra, kolejne własności. Kolejne własności są takie. Jeżeli mamy wyznacznik z macierzy 3, 1, 5, 4, 7, 6, 3, 8, 9 i zmienimy wiersz pierwszy z wierszem drugim, to uzyskamy minus wyznacznik, czyli wyznacznik zmieni znak na przeciwny. Podobnie jeżeli zamienimy dowolny wiersz z innym dowolnym wierszem, uzyskamy minus wyznacznik. Jeżeli drugi raz zamienimy, powiedzmy, że teraz zamienimy wiersz pierwszy z wierszem trzecim, to uzyskamy znowu minus, czyli w tym wypadku już plus, tak nadmiarowo napiszę. 3, 8, 9, 3, 1, 5, drugi wiersz zostaje taki sam i 4, 7, 6. Oczywiście jest to poprawne dla dowolnego wymiaru. Tutaj pokazałem na przykładzie wyznacznika z macierzy stopnia trzeciego. Ok. Analogicznie sprawa ma się dla kolumn. Czyli jeżeli zamienimy kolumnę drugą z trzecią, to również wyznacznik zmieni znak na przeciwny. Dobra. Druga własność jest taka, iż jeżeli mamy w wyznaczniku wiersz samych zer, jakikolwiek, to wyznacznik z takiej macierzy jest równy 0. Jeżeli mamy wyznacznik, w którym jest wiersz samych zer, tam jest coś, tu jest coś, to jest to równe 0. Podobnie, analogicznie sprawa ma się po kolumnach. Jeżeli mamy w wyznaczniku kolumnę samych zer, coś, tu jest coś, to wyznacznik czegoś takiego podobnie wynosi dokładnie 0. Znowu niezależnie od stopnia. Ok. Kolejna własność mówi tyle, iż jeżeli w wyznaczniku, dajmy na to tak, 1, 8, 7, 9, 3, 4, 2, 1, 1, 8, 7, 9, 5, 6, 7, 8. Widzimy tutaj, iż pierwszy i trzeci wiersz są identyczne. W związku z czym wyznacznik będzie równy 0. I znów podobnie ma się sprawa w przypadku, gdybyśmy mieli dwa wiersze o tych samych, dwie kolumny o tych samych elementach w tej samej kolejności. Wtedy wówczas tu jest coś, tu jest coś, tu jest coś. Wyznacznik będzie równy 0. W zasadzie to napisałem tutaj 4 cyfry, a tutaj 3 razy coś, to może tu zmaszmy, żeby to było 4 na 4. Ok, wiadomo o co chodzi. No dobra. I kolejna rzecz. Kolejna bardzo ważna własność, na której często popełniany jest błąd. Mianowicie, jeżeli mamy wyznacznik przemnożony przez pewną stałą, to my tą stałą możemy wrzucić do wyznacznika, do tych elementów w wyznaczniku. Ale uwaga, nie mnożymy wszystkich elementów w tym wyznaczniku, lecz tylko elementy na jednym wybranym wierszu. Bądź analogicznie na jednej wybranej kolumnie. To znaczy, jeżeli mamy, dajmy na to, dwa razy wyznacznik 2, 4, 1, 3, 7, 3, 8, 9, 7, to my tą dwójkę wrzucamy do środka i dajmy na to, że mnożymy sobie drugi wiersz. Zatem uzyskamy wyznacznik z 2, 4, 1, 6, 14, 6, 8, 9, 7. Wynik zarówno z lewej strony, jak i z prawej strony będzie taki sam. Dlatego też jest ten znak równa się, oznaczający to samo. Świetnie. Znów, niezależnie od stopnia wyznacznika, ten wzór jest tutaj poprawny. Ten wzór jest tutaj poprawny. Czyli w ogólności, jeżeli mamy C razy wyznacznik z A1,1, A1,2 i tak dalej, aż do A1N, A2,1, A2,2 i tak dalej, aż do A2N i tak dalej, aż w jakimś jotym wierszu znalazłoby się A i 1, AI2 i tak dalej, aż do AIN, jakiś ity wiersz, i tak dalej, aż do końca AN1, AN2 i tak dalej, aż do ANN. Kropeczki. To my to C możemy wrzucić do tego i do tego wiersza. Uzyskamy wówczas wyznacznik z macierzy. A1,1, A1,2 i tak dalej, aż do A1N. A2,1, A2,2 i tak dalej, aż do A2N. I w tym wierszu C razy A i 1, C razy A i 2 i tak dalej, aż do C, A i N. I podobnie AN1, AN2 i tak dalej, aż do ANN. I podobnie sprawa ma się tak samo analogicznie dla kolumn. Czyli możemy to C wrzucić jakąś tam kolumnę. Super. Kolejna własność jest następująca. Kolejna własność jest następująca. Tak, jeżeli, to trudno opisać słowami teraz, jeżeli mamy wyznacznik z macierzy, w której to w jakimś wierszu elementy, które się tam znajdują, zapiszemy je jako suma dwóch składników, to możemy zapisać, że taki wyznacznik będzie równy sumie dwóch wyznaczników, dokładnie takim samym jak ta tu na początku, z tym, że w tym wierszu, w którym rozbiliśmy to na te elementy, rozbiliśmy na tę sumę składników, w jednej z tej macierzy weźmiemy pierwszy z tych składników, odpowiednio po każdym z tych elementów pierwszy z tych składników, a do drugiej drugi ten składnik, pozostały ten składnik. Na przykładzie to dopiero będzie zrozumiałe. I weźmy przykład. 1, 2, 7, 3, 5, 8, 2, 2, 3. I teraz załóżmy, że rozbijamy drugi wiersz, zatem pozostałe elementy są takie same w pozostałych wierszach, w tych dwóch wyznacznikach. Natomiast tu możemy sobie tą trójkę zapisać na przykład jako 2 i 1. Piątkę jako 4, no i 1. A ósemkę jako 9 i minus 1. Na tym to polega. I podobnie, ta własność jest poprawna również dla kolumn i dla wyznaczników dowolnego stopnia. Od razu zastrzeżenie tutaj jest. Zwróćmy uwagę na tą tożsamość, ponieważ to nie oznacza, że wyznacznik z macierzy A dodać macierz B będzie równy sumie tych wyznaczników. O nie, tak nie będzie. To wszystko zależy, w ogólności tak nie będzie. Mogłoby się zdarzyć tak, że trafiłby się taki przypadek, że tak by było. Jednakże w ogólności tak nie jest, także to się sobie nie równa. No z prostego faktu, jeżeli to, co tu jest pod tym wyznacznikiem, przyjmiemy jako macierz A, a to jako macierz B, no to zwróćmy uwagę, że tu musimy dodać, tak? Czyli tu nam by się pojawiło 1 dodać 1, to by było 2, tutaj 2 dodać 2, pojawiło się 4. W drugim wierszu oczywiście byłoby poprawnie, ale w trzecim wierszu również byłoby źle, bo by było 2 dodać 2, tu by było 4 i tak dalej. Także to jest taka kolejna własność. Dobrze, jedziemy zatem dalej. Kolejna własność dotyczy operacji na wierszach. I jeżeli mamy wyznacznik z macierzy A, B, C, D, E, F, W, Y, Z, to wartość tego wyznacznika będzie równa wyznacznikowi, w którym to do jakiegoś wiersza dodaliśmy inny wiersz. Przykładowo do wiersza drugiego dodamy wiersz pierwszy. Napiszemy dodawanie wiersza do innego wiersza. Zatem A, B, C, W, Y, Z, a tu będzie D plus A, E plus B i F plus C. Ogólniej rzecz biorąc, do dowolnego wiersza możemy dodać inny dowolny wiersz z ewentualnym przeskalowaniem. Czyli dodawanie przeskalowanego wiersza. Tym skalarem może być nawet, właśnie, ważne zastrzeżenie, tym skalarem nie może być 0. Nie może być 0. Czyli mamy tak, A, B, C i tutaj teraz D plus alfa razy A, E plus alfa razy B, F plus alfa razy C. I alfa nie może być zerem, no bo powstałby wówczas wiersz samych zer i wiadomo wtedy od razu, że wyznacznik jest równy 0, co nie oznacza, że ten na początku wiersz był równy 0. Także tutaj zastrzeżenie, że alfa jest różna od zera. No dobrze, albo jeszcze ogólniej, jeszcze bardziej ogólniej jest tak, iż tu może przedłużymy, to wtedy będę mógł tutaj napisać komentarz, iż... Aha, jeszcze jedna uwaga. Zwróćmy uwagę, że my dodawaliśmy przemnożony inny wiersz. Wówczas wartość wyznacznika się nie zmienia. Natomiast jeżeli my po prostu pomnożymy, załóżmy teraz, pomnożyłbym wiersz pierwszy przez 5, no to już w tym momencie wyznacznik się zmieni. Tak? Wolno mi dodać do wiersza inny wiersz przeskalowany, ale nie wolno mi wprost danego wiersza przeskalować, bo wartość wyznacznika się zmieni. Dokładnie rzecz biorąc, o ten skalar wzrośnie. O ten skalar się zmieni. No dobrze, i na koniec najbardziej ogólnie. Do dowolnego wiersza możemy dodać kombinację liniową innych wierszy. Do dowolnego wiersza dodajemy kombinację liniową innych wierszy. Tak więc możemy napisać, tu mi się trochę to rozciągnie, A, B, C i może byśmy się już nie czepiali tego drugiego wiersza, zróbmy to na trzecim. Czyli tutaj mamy D, E, F, a w trzecim wierszu mamy, dajmy na to, W dodać 2A minus D. Tak? Dwukrotnie wiersz pierwszy, odjąć jednokrotnie wiersz drugi. Dalej, Y dodać 2B minus E i Z dodać 2C minus Z. Zwróćmy uwagę. Pierwszy wiersz wszędzie mnożymy każdy element razy 2, a drugi wiersz wszędzie domnażamy razy minus 1 i dodajemy to wszystko tutaj do czego? Trzeciego wiersza. No to jest jedna z przekształceń elementarnych na macierze. Również w tym wypadku wartość tego wyznacznika będzie równa wyznacznikowi temu na początku. Zwróćmy jednak uwagę, iż przy przekształceniach elementarnych stosowanych na przykład do obliczenia rzędu macierzy były tam trzy możliwe operacje, m.in. zamiana wierszy, przeskalowanie danego wiersza i dodanie do jednego wiersza innego wiersza bądź sumy innych wierszy przeskalowanych. I w tym wypadku dopuszczamy tylko tą operację ostatnią, tylko ona nie zmieni wartości wyznacznika z tych przekształceń elementarnych. Pozostałe dwie zmienią, zresztą już to było mówione, Jeżeli zamienimy dwa wiersze ze sobą, znak zmieni się na przeciwny wyznacznik. Jeżeli dany wiersz przemnożymy razy stałą, to wówczas wartość wyznacznika również przemnoży się przez tą stałą. Ok, mam nadzieję, że jest to w tym momencie jasne. Słówko może jeszcze wyjaśnienia a propos kombinacji liniowej. Otóż załóżmy, że mamy jakieś 4 liczby. Na przykład 3, 5, 7, 8. I każdej z tych liczb przyporządkowujemy pewien współczynnik C. C1, C2, C3, C4, który tam odpowiednio może być, no dowolnie, tak? Te wszystkie C1, C2 i C3, C4 należą do liczb rzeczywistych. I teraz kombinacją liniową tych elementów 3, 5, 7, 8 nazywamy sumę iloczynów odpowiednio elementu A1 z współczynnikiem C1, czyli C1, teraz mamy już sumę CI, AI i te elementy się zmieniają. AI. Taką sumę tych iloczynów nazywamy kombinacją liniową. Tu używam symbolu sumy, ale to oznacza dokładnie to samo, co byśmy napisali. A1 razy C1, dodać A2 razy C2, dodać A3 razy C3, dodać A4 razy C4. Żeby nie pisać tego rozlekle, użyłem symbolu sumy. Z tym, że proszę pamiętaj, jest jedno zastrzeżenie. Te współczynniki nie mogą być wszystkie jednocześnie równe 0, chociaż jeden musi być niezerowy. Ten warunek można zapisać w ten sposób, że suma kwadratów tych współczynników jest większa od 0. I faktycznie, w przypadku, gdyby wszystkie były równe 0, no to suma tych kwadratów będzie równa 0, a takiej sytuacji nie dopuszczamy. Także takie mamy tutaj odgórne założenie. To nazywamy kombinacją, tak, słowem wyjaśnienia. Oczywiście podałem tutaj, żeby to było bardziej jasne, na przykładzie 4 liczb, ale tych liczb może być n. No dobra, świetnie. Wróćmy do naszych własności i mamy teraz trzecią grupę dotyczących własności w macierzach blokowych. I jeżeli mamy macierz blokową takiej postaci, gdzie tu jest macierz A1, tu jest macierz A2 i tak dalej, tu jest macierz AN, i w tej macierzy blokowej te macierze występują w sposób taki, no powiedzmy, macierzy trójkątnej, bo to już w tym momencie nie jest macierz trójkątna, bo te wymiary tych macierzy mogą być różne. One mogą być różnych stopni. Nie muszą być takie same. A tu jest coś, cokolwiek, jakieś macierze różnych, dowolne, a nad tą przekątną tych macierzy blokowej, przekątną macierzy blokowej znajdują się macierze zerowe. Zerowe tu są. Czyli mamy w pewien sposób taką trójkątną macierz, trójkątną dolną macierz blokową. To oczywiście są tłuste zera, tak? Bo to są macierze zerowe, nie tylko pojedyncze zero, ale to są macierze zerowe. To okazuje się, że wyznacznik... O, kolor się zmienił. To okazuje się, że wyznacznik z takiej macierzy blokowej będzie równy wyznacznikowi poszczególnych tych macierzy tu na tej przekątnej, czyli wyznacznik z macierzy A1 razy wyznacznik z macierzy A2, razy wyznacznik z macierzy A3, razy i tak dalej, aż do wyznacznika z macierzy AN. Taka jest własność. Powtórzmy jeszcze raz, że stopnie tych macierzy nie muszą być takie same, one mogą być różne. Ta na przykład może być stopnia 5, ta 3, ta 4, ta 8. Świetnie. I to jest ostatnia własność, którą chciałem tutaj podać. No jest tego dosyć dużo, ale dzięki temu, że mamy teraz w arsenale takie tutaj narzędzia, taką broń, to możemy obliczać w bardziej wyrafinowany, w bardziej sprytny sposób większość macierzy i ułatwić sobie tym sposobem życie. Dobrze, skończmy już, bo to jest chyba już wszystko, co tutaj miało się znaleźć. Ja w tym momencie, prawda, dziękuję, że dotrwałeś do tego momentu. Pozdrawiam cię serdecznie, no i zapraszam do napisania komentarza. Będzie mi z tego powodu bardzo, ale to bardzo miło. I polecam także zasubskrybować mój kanał i do zobaczenia, prawda, w kolejnych nagraniach. Pozdrawiam, trzymaj się, cześć.